Okej. Dobry wieczór. Witamy Was, moi drodzy, w wyjątkowym dniu, aż bardzo szczególnym dla mojego kolegi i przyjaciela Radka Musiała, kolegi prelegenta, w dniu premiery jego książki Odbudowy bliźniaka po budowę bloków. Dajcie znać proszę, czy nas słychać, widać, czy wszystko jest w porządku. Ja w międzyczasie też sobie zerknę, czy live się uruchomił. Tak, widzę, że wszystko jest ok. Witam też naszych szanownych tutaj recenzentów. Dorotę Dymyt-Holko, Elżbietę Liberdę, Martę Baczeską, Marka Stelmaszaka, Michała Rosiaka, Macieja Górkę. Dziękuję, że z nami jesteście. Dziękuję Wam właśnie za wsparcie też przy tej książce. Radek, zanim wyszliśmy na żywo, mówił, że chce osobiście kilka słów o każdym z Was powiedzieć. Nie wiem, co przygotował, ale oddaję mu głos. Witam wszystkich. Bardzo dziękuję, że jesteśmy w tak zacnym i eksperckim gronie. Chciałbym wszystkich jeszcze raz przywitać i przede wszystkim przedstawić, może od Pani zacznę, tak? Bo Dorota Dymyt-Holko, znamy się głównie z Facebooka, mieliśmy okazję parę razy widzieć się na żywo na różnych konferencjach. To jest prawnik, który zajmuje się właśnie obsługą prawną i transakcji deweloperskich. Świetna specjalistka, też wiem, że w trakcie doktoratu. Dobrze mówię, Dorota? Jak coś poprawiajcie. Tak, jak najbardziej, znowu ustawę deweloperską. Starałem się przygotować. Świetna ekspertka, też prowadzi szkolenia, bierze duży udział w pracach Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Witam, Dorota. Następnie Ela Liberda, też radca prawny, ekspert prawa nieruchomości, związana też z nieruchomościami, wydawca książek. Mam jeszcze prośbę, bo idzie pogłośną informację, jeżeli ktoś ma za głośno głośnik prawdopodobnie. Także mam prośbę, żebyście jeszcze tak zrobili, żeby słyszeć nas wszyscy, ale żeby pogłos nie szedł. Przepraszam Cię, Radku. Jasne, czyli Ela, witam serdecznie jeszcze raz. Radca prawny, ekspert prawa nieruchomości, autorka książek o rentierstwie, na imię również szkoleniowiec, witam. Jest z nami również Marta Baczewska, która jest ekspertem nieruchomości, poza tym prowadzi bardzo fajne podcasty o nieruchomościach. Miałem też okazję brać udział w jednym z nich. Witam, Marta. Jest Marek Stelmaszczak, to prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i również założyciel i pierwszy prezes Brian Trace International Polska. Witam Michała Rosiaka, mojego też serdecznego kolegę, znanego również z grupy Zawód Developer. Dzisiaj można powiedzieć, prowadzi dużą grupę deweloperską Apartrate. Witam Maćka Górkę, na co dzień widywanego w znanych stacjach telewizyjnych jako ekspert rynku nieruchomości. Chyba nawet dzisiaj będzie, tak? Równolegle. Tak, na 21. Na równoległym live'ie, tak? Maciek również, kupę lat w deweloperce, znamy się ponad dekadę, i Paweł Górski, też mój kolega, przyjaciel, znamy się również ponad dekadę. Twórca grupy szkoleniowej Developuj.pl, deweloper, też autor książki, zresztą z Michałem razem. No i na co dzień kolega ze szkoleń, kolega z klubu dewelopera. Witam jeszcze raz wszystkich. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witajcie. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Myślę, że jeszcze może poczekajmy, żeby parę osób napisało, przywitało się również z nami, tak? Czy widzimy to? Widzimy komentarze? Tak, już dobry wieczór. 100 osób jest z nami, także całkiem nieźle, Radek. Ja się nie spodziewałem, że tyle będzie na premierze tej twojej książki. A ja się spodziewałem, ale... kogo tu mamy? W ogóle też kolegów z klubu dewelopera jest Patryk Czaskoma, jest Arek Bednarek, widzę tutaj... Jacka Smolińskiego, witajcie. Wojtek Skóra, jeden z moich absolwentów szkoleń. Także witajcie i pewnie zaczniemy o tym, dlaczego w ogóle postanowiłem napisać tą książkę. Oczywiście już też wspominając, duży sztab osób pomagał mi przy tym, tak samo jak recenzenci widocznie z nami. Nie ma jeszcze z nami Wojtka Orzechowskiego, który również napisał recenzję, ale z jakichś prywatnych przyczyn nie mógł dzisiaj się połączyć. Także Wojtka Orzechowskiego również pozdrawiamy. Też pewnie znacie Wojtka, rentiera, inwestora, dewelopera i też autora książki. Także
Prowadząc pierwsze zajęcia, pierwszą edycję warsztatów deweloperskich, zresztą za namową Michała i Pawła, stwierdziłem, że to, co powiedziałem, to, co się wydarzyło wśród wtedy dość mocnego grona, bodajże 70 czy 80 osób na sali, postanowiłem, że skoro to się powiedziało już, może drugi raz się tego nie powie. I nie wiedziałem, czy te edycje warsztatów będą kolejne i kolejne i czy to będzie w ogóle miało sens, czy w ogóle zrobiłem to dobrze, czy się nadaje. Pomimo też doświadczenia w jakichś tam zajęciach akademickich, które prowadzę, stwierdziłem, że może warto byłoby to, co się powiedziało, po prostu przelać na papier, czyli poniekąd tą wiedzę usystematyzować, bo warsztaty warsztatami to jest fajny weekend, fajne trzy dni, fajne towarzystwo i dużo networkingu, ale czasem pewne wiadomości i rzeczy, które padły na tych warsztatach, warto byłoby gdzieś zaarchiwizować. No i jakby to był główny nut do tego, żeby w ogóle powstała książka, która nosi taki sam tytuł, jak zresztą warsztaty deweloperskie, które prowadzę, by właśnie w jednym miejscu gdzieś tam ktoś po tych warsztatach, nawet jak już miał okazję mnie poznać i gdzieś tam moją osobowość i charakter, mógł po miesiącu, roku nawet, czy pół roku wrócić gdzieś do tych podstawowych zagadnień, które gdzieś tam zapomniał być może. Tak, każdy ma prawo zapomnieć pewne rzeczy. Zwłaszcza najlepiej przykład jest tego, jak z Markiem rozmawiam o nauce języka angielskiego. Jak się nie używa, to się zapomina. I dzisiaj z deweloperką i każdym jedną branżą jest bardzo podobnie, że wiedzieliśmy o czymś, było fajnie, śmiesznie. Zapamiętałem pewną rzecz, ale po miesiącu czy dwóch, kurczę, zastanawiam się, co on mówił, jak to było i dlaczego tak właśnie. W związku z czym to był główny nurt do tego, żeby w ogóle napisać tą książkę i gdzieś w jednym zbiorze tak naprawdę tych wszystkich stron i tekstu umieścić wszystkie najważniejsze takie podsumowania informacji, do których zawsze można sięgnąć i wrócić. To tak w ramach wstępu. Teraz myślę, że... Mhm. Tak, i teraz jest pytanie, która z pań by chciała pierwsza tutaj wyrazić swoje emocje co do tego dzieła literackiego. Ja z przyjemnością. Czekaj. Się wyrywają wszystkie. Wszystkie się wyrywają. Dokładnie. To może Dorota. Dorota chyba najbardziej. Tak, ja najbardziej, bo dużo czasu poświęciłam, żeby przeczytać tą książkę i faktycznie zapoznać się z jej treścią. Jest przygotowana bardzo merytorycznie, rzetelnie. I widać dużo serca, Radku, że włożyłeś w tą książkę, żeby solidnie się przygotować. I mam nadzieję, że czytelnicy to docenią, bo jest tam całe serce i wiedza. Dziękuję. Bardzo ci dziękujemy. Marta czy Ela? Ja nie mogę się tutaj nie powstrzymać od komentarza. Przepraszam, chłopacy, ale tak może to rozluźni atmosferę. Ale dzisiaj chciałam wszystkim tutaj naszym obecnym słuchaczom, którzy nas oglądają, powiedzieć, że Radek powiedział, że będzie bardzo krótko, aż do momentu, kiedy sprzedamy całe 10 tysięcy nakładów, wszystkie egzemplarze pójdą, więc kochani, trzymajcie się, będzie naprawdę świetny wieczór. I co chciałam wam powiedzieć na temat Radka, to jest właśnie cały Radek, który ma po prostu niesamowite podejście do biznesu, do życia, zawsze z uśmiechem na twarzy i książka też jest w ten sam sposób napisana. Co prawda, dużo ciekawsze są warsztaty na żywo i od razu też tutaj zarekomenduję warsztaty, bo tam możecie poznać Radka osobiście i docenić jego osobowość. Natomiast książka jest napisana bardzo prostym i lekkim językiem, co jest bardzo istotne, zwłaszcza dla osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z deweloperką. Myślę, że tam nie ma w ogóle takich jakichś tematów i zagadnień, które byłyby w jakikolwiek sposób niezrozumiałe, w związku z czym myślę, że trafi do każdego. I to, co ciekawe, to fakt, że przedsięwzięcie budowlane, deweloperskie wydaje się być bardzo takim trudnym zagadnieniem, a Radkowi udało się to ująć w bardzo takich fajnych słowach, gdzie po prostu wszystko się wydaje łatwe, proste i generalnie jak czytacie, to macie wrażenie, że po prostu wybudowanie bloku, czy bliźniaka, czy osiedla to w ogóle pikuś. No i to jest naprawdę mega duża wartość tej całej książki. Bardzo dziękujemy, Marta.
Także no ja powiem Wam szczerze, że no, byłam zachwycona, kiedy w ogóle Radek i Paweł tutaj poprosiliście mnie o recenzję, bo z Radkiem poznaliśmy się, już nie pamiętam ile lat temu, na jakimś zlocie pośredników w obrocie nieruchomościami. No i to były chyba takie trochę wtedy jeszcze nasze początki na rynku nieruchomości. No i te nasze kariery gdzieś tam ewoluowały, ale jak to się mówi, od początku pamiętam, że złapaliśmy klimat. I jakby obserwowałam tą karierę Radka i jakby to, jak szybko wyrósł, i teraz jakby super jest to, że właśnie jakby przelał to wszystko na papier. Ja poza tym, że jestem radcą prawnym, który specjalizuje się w obsłudze też między innymi rynku deweloperskiego, to też sama napisałam książkę i wiem, jak to jest duże wyzwanie. Na początku to wydaje się, że to tak wszystko pójdzie łatwo i takie podejście, że to tak w sumie przecież ja o tym mówię na szkoleniach, ale kiedy siądziemy rzeczywiście do tego tekstu, to i kiedy czytamy go już po raz kolejny, to a to coś nam się przypomina, a to case z takiego szkolenia, a to z takiego warsztatu i jakby to wbrew pozorom jest dosyć trudne. I tutaj co chciałam Wam powiedzieć, że oceniając tą książkę trochę, no jednak z punktu widzenia takiego prawniczego, to jest kurde majstersztyk, bo ciężko jest napisać książkę, żeby ona z jednej strony była napisana takim lekkim piórem i żeby trafiła zarówno do osób, które są początkujące na rynku, ale jednocześnie to jest materiał totalnie profi, dlatego że ja pomimo tego, że tyle lat działam na tym rynku, ja sporo z tego wyciągnęłam. Także jest to absolutne must have dla każdego, kto chce działać w deweloperce, ale i nie tylko. Także naprawdę szacun, super Radek, ekstra. Nie wiem, czy już widać wypieki u mnie, czy jeszcze z tego wypieki? Tak dobrze, ogóle... dobrze cię pomalowali, nie. Nic nie widać. Tak w ogóle ktoś tu dobrze dał komentarz. Happy birthday. No właśnie. Także wszystkiego najlepszego z okazji urodzin jeszcze raz, które miały miejsce w niedzielę. Generalnie Radek chciał, żeby premiera była w niedzielę, ale tak trochę przesunęliśmy minimalnie, żeby już, powiem szczerze, gdzieś ten weekend był wolny, ale zawsze możemy odśpiewać 100 lat, jeżeli nie, przynajmniej nie kilka, kilkanaście osób to poprosi, to wszyscy na pewno Radkowi zaśpiewamy. Teraz tę książkę zaśpiewamy, dobra? Okej. Okay. Marku, myślę, że czas tutaj na twój komentarz. No więc Radku, po pierwsze no gratuluję ci z całego serca, dlatego że zaczynałeś swoją karierę jako pośrednik w obrocie nieruchomościami. Uważam, nie tylko po przeczytaniu tej książki, wiesz, natomiast uważam, że warto by było, żebyś tam w swoim środowisku lokalnym, czyli BCK SPON, podniósł tych ludzi, że tak powiem, na nogi i oświecił ich, co to jest deweloperka i jak fajnie można w tym działać. I ja zrobię wszystko, Radek, żeby ciebie wesprzeć i żeby to stowarzyszenie, w którym od ćwierć wieku znam masę ludzi, tych tak naprawdę dinozaurów, ale żeby przebudzić również to młode pokolenie i żeby usłyszeli, kto to jest Radosław Musiał tak naprawdę, prawnik, deweloper, pośrednik. I co może im dać, jak potężną użyteczność, Radek, możesz im dać. Ja jestem z ciebie, Radosław, dumny. Żałuję, że nie dodzwoniłem się do ciebie w dniu twoich urodzin, ale jeszcze wiele urodzin przed tobą, także będę dzwonił. Kiedyś się w końcu dodzwonię. W każdym razie chcę powiedzieć, że w sposób niezwykle jasny, Radku, tłumaczysz różnicę w książce nie tylko między deweloperem i inwestorem, ale pokazujesz, w jaki sposób zaprzęgnąć pewne mechanizmy, pewne narzędzia. Mówiąc krótko, kochani, uważam, że poradnik twój, Radku, tak jak powiedziała tu koleżanka Marta, jest nie tylko napisany cudownym, lekkim piórem, ale jest kopalnią wiedzy dla początkujących, ale też praktykujących deweloperów. I mógłbym tutaj, wiesz, wymieniać dziesiątki, jeżeli nie setki przykładów, o których piszesz. Ja ci chcę tylko ode mnie podziękować, Radek, serdecznie tutaj publicznie, dlatego że jakiś czas temu kupiłem, wiesz, działkę 5 minut pieszo od Zalewu Zegrzyńskiego
I wziąłem tam geologa, takiego młodego doktora, inżyniera geologii, który zrobił sześć wież wywiertów i powiedział mi, proszę pana, w tej górnej części działki to jest woda, proszę pana, 70 centymetrów pod powierzchnią, a w tej dolnej, tam bliżej, wie pan, tego cieku wodnego, to jest 60 centymetrów. A ty, Radek, piszesz w jednym z rozdziałów, że jesteś zwolennikiem płyt fundamentowych. Wprawdzie są droższe, ale nie wymagają wchodzenia głęboko w grunt. Robi się to maksymalnie do poziomu minus 50 centymetrów, czyli akurat pasuje mi to, bardzo mi pasuje. No i powiem, że to jest pomysł dla mnie, dlatego że nie będę się tam wkopywał z głębokimi fundamentami, zrobię płytę fundamentową i coś fajnego się tam postawi. Także tu już flaszkę zarobiłeś, po prostu, jak to mówią kangury, in no time. Dzięki. Jestem już naprawdę z tymi komplementami zawstydzony, także może zmieńmy temat. Po prostu skromnym człowiekiem, Radek, i dziękuję ci za to. Tych pomysłów oczywiście, o których, Radek, które tutaj wyłuskałem sobie, są dziesiątki, wiesz, nawet tak wiesz, prosta historia jak pokrycia dachu, gdzie piszesz, że jakiej blachy nie kupować, żeby nie było widać każdego odgniecenia, jakiego koloru nie kupować, jakiej struktury blachy i tak dalej. Tak proste rzeczy podane przez ciebie po prostu na talerzyku, jak wiesz, konstrukcja, że tak powiem, przysłowiowego cepa. No więc naprawdę majstersztyk. To, co napisała Ela Liberda dzisiaj, jest to po pierwsze profi, proszę ciebie, po drugie uważam, że jest to naprawdę znakomita rzecz. Elu, gratuluję ci za tę opinię. Dzięki. Dziękujemy, Marku. To co, Michał czy Maciej? Ja bym chciał bardzo chętnie. Słuchajcie, może Radka jakoś specjalnie długo nie znam, ale uważam, że mimo tego krótkiego okresu znajomości zdążyliśmy się już poznać całkiem nieźle. I powiem wam tak całkiem szczerze, że Radek to jest taka osoba, która mogłaby serce na dłoni wyłożyć. Naprawdę bardzo pomocna, przede wszystkim osoba, która bardzo chętnie dzieli się wiedzą i też nieodpłatnie po prostu. On zwyczajnie, mam wrażenie, że Radek ma taką potrzebę pomagania też ludziom. Pewnie dlatego, że jest po prostu już człowiekiem sukcesu, który tak naprawdę dzisiaj już nic nie musi, on tylko ewentualnie może. No i do czego nawiązuję? Nawiązuję do tego, że książka tutaj, ta Radka, jest naprawdę naszpikowana tutaj konkretnymi informacjami, takimi tipami czysto praktycznymi. Widać było, że Radek po prostu chciał tutaj dać jak najwięcej od siebie, jak najwięcej tutaj pomóc tym osobom, które, tym czytelnikom, którzy tę książkę wezmą w swoją rękę. I tutaj Radek zrobił naprawdę kawał świetnej roboty. Radku, gratuluję. Chciałbym tu jeszcze nawiązać w ogóle do komentarza Marty, bo Marta też tak mówiła, że wszystko tak super ekstra z tej książki wynika, ale mimo wszystko tam miejscami Radek też wspominał o jakichś trudniejszych wyzwaniach, puentując to jeszcze na końcu rozdziału takim zdaniem, że jeżeli chcesz zarabiać duże pieniądze, no to musisz mieć twarde pośladki. Tutaj to trochę tak przez pośladki, to tak korektor tutaj zmienił. To trochę inaczej było, ale. Ale słuchajcie, jak wszyscy znamy Radka. Na tak wiemy, Radek, że nie powiedział. Radek jest tutaj człowiekiem, który aż tryska humorem. I słowa takie tutaj akurat z Radka ust są czymś zupełnie naturalnym. Także ten, kto zna Radka, to wie, że z Radkiem nie sposób się jest zwyczajnie nudzić. Szkoda, że to w ostatecznej wersji zostało w jakiś sposób zmienione. W każdym bądź razie książka tutaj naprawdę jest świetna i z mojego punktu widzenia każdy, kto jest tutaj zainteresowany branżą, powinien po prostu ją przeczytać i zastosować porady, które są tam zawarte. Bardzo dziękujemy, Michał, za te słowa. Ja chciałem dodać właśnie, że Radek właśnie tutaj lubi się dzielić wiedzą i pewnie gdyby nie ja, to tak dalej by się bezpłatnie dzielił.
I teraz Paweł, wszyscy cię znielubili w tym momencie. Tak, ten wieczór, żeby Radka lubić, nie? Wziąłeś to Maciej, do siebie, oddaję ci głos. Dzięki bardzo. No co, Radek jest tak skromną osobą i tak szczęśliwą, że Radku liczy, bo widocznie się może wstydzi tej znajomości, ale Radku, przypomnę ci, że my się znamy już ponad 17 lat, a nie skromne 10. No. Bo z twoją żoną robiliśmy razem kurs pośrednika w BCK-u właśnie, o którym wspominał Marek. Tam jakoś za deweloperką tak nie idą sercem, jak Radek poszedł, ale powiem wam szczerze, że ja obserwowałem Radka, bo działaliśmy, co prawda, on po jednej stronie granicy, ja po drugiej, bo on Zagłębie Ciężkie, my Górny Śląsk. I mimo to sobie bardzo dobrze radził. Obserwowałem, jak przez wiele lat performował, ile wysiłku włożył w zbudowanie właśnie takiej marki jak Musiał Group i jaką stał się marką, jakie nawiązał kontakty biznesowe przez ten czas, ile czasu poświęcił na własną edukację, to jest naprawdę, jestem pełen podziwu. W pewnym momencie bardzo zaczął mi ją imponować, że nawet z Adrianem postawili sobie za cel, iż zdobędą wiedzę prawniczą, którą teraz bardzo konsekwentnie wykorzystują obaj. Zbudowali naprawdę bardzo silne marki, mają powiązania, kontakty na najwyższym szczeblu, jeśli chodzi o administrację publiczną, ale też szeroki biznes na terenie, na którym działają, a to jest bardzo ważne, żeby być gospodarzem swojego terenu. I to, jak branża deweloperska weszła w krew i płynie w żyłach Radka, naprawdę to jest imponujące i czekałem tylko na moment, kiedy powstanie jakieś chociaż preludium, a tu się okazało, że to jest jednak kompendium do tego, żeby tą wiedzą, którą zdobył przez wiele lat, się po prostu z nami podzielił. Dlatego było ogromną przyjemnością dla mnie zrecenzowanie tego pięknego periodyku. Mam nadzieję, że to nie ostatnia pozycja, którą wyprodukowałeś swoimi dłońmi i umysłem. I życzę ci naprawdę dalszych sukcesów, bo to, co robisz, naprawdę jest imponujące i wielu powinno naśladować. I dziel się tą wiedzą, ile tylko się da. Dziękuję ci. Super, dziękuję. Maciek, zabrzmiało to jak od kogoś z telewizji, naprawdę. To nie szczere? Szczere, szczere. Jakbym telewizor oglądał, super, dzięki. Pierwszy raz byłem taki wylewny i ostatni, nie przyzwyczaję się do tego. Moi drodzy, Radek mnie pytał, zanim wyszliśmy na wizję, czy to tak się przeżywa, czy też tak przeżywałem, jak tutaj z Michałem książkę, gdzieś mniej więcej rok temu mieliśmy premierę. Ja powiedziałem mu tak, ale to tylko się przeżywa swoją. Ale powiem wam, że już po wszystkich waszych wypowiedziach to już jestem też wzruszony. Także jednak i tą Radka też zacząłem przeżywać już tak poważnie. Tak, ale teraz jeszcze tylko, jeszcze tylko jakby dopowiem. Tak naprawdę powiem wam tak, od strony dzisiaj bym powiedział wydawcy, tak bym to ujął, to w ogóle książka jest najtrudniejszym do stworzenia produktem, jeżeli bym gdzieś tutaj to podzielić na takie różne produkty jak kursy online, warsztaty, to książka jest to najtrudniejszy do stworzenia produkt. Tak jak Ela mówiła, to się może takie wydaje z boku proste, ale tak naprawdę stworzenie tej książki to jest praca Radka przez kilka miesięcy, z tego co pamiętam gdzieś około od lipca, też jeszcze z osobą, która wspierała Radka redakcyjnie, potem korekty zewnętrzne, jedna korekta, druga korekta po składzie książki, powiem tak, tworzenie okładki, tworzenie audiobooka, żebyście to dzisiaj mogli zamówić, tworzenie e-booka, tworzenie strony systemu płatności. Generalnie powiem tak, że przynajmniej od półtora miesiąca sztab ludzi pracował, żeby ten dzień się odbył i naprawdę chciałem też jakby tutaj, Radku, i podziękować jakby tobie za to zaangażowanie, bo to kurczę zawsze wieczorem łatwiej, powiem szczerze, wypić drinka niż siąść do książki, żeby ją napisać, tak bym powiedział, a roboty jest co niemiara w tej branży. A też z drugiej strony, no i powiem tak, chciałem też podziękować wszystkim, którzy brali udział właśnie tutaj od strony wsparcia też redakcyjnego Ewelinie Zdancewicz i też jakby tutaj firmie zewnętrznej, która nas korygowała, e-korekta i tutaj pani Renata Bator-Pławecka nam pomagała, Natalia Sęczowska,
za okładkę Magdalenie Betlej, za projekt jakby tutaj też makiety książki Marcie Krzemień. Chciałem też podziękować, bo na pewno nas ogląda tutaj i Magda Sadowska, która odpowiada od strony też jakby tworzenia samej strony, zaplecza sprzedażowego z Wojtkiem Sadowskim, też nasz magazyn w Olsztynie, Adam Augustyniak, żebym tutaj też nikogo nie pominął, mam nadzieję. Tutaj też Wiola, która spinała wszystkich recenzentów od Alska. Po takie drobiazgi przeróżne, logistyczne, właśnie też Paulina Czajkowska, jeżeli chodzi o generalnie też przygotowanie różnych materiałów, które wykorzystamy w przedsprzedaży jeszcze i w najbliższy czwartek na spotkaniu Klubu Dewelopera i też konferencji Macieja Grabowskiego, gdzie będzie można nabyć książkę fizycznie. Także wszystkim dziękuję. Masa ludzi nad tym pracowała i generalnie, słuchajcie, powiem to, ta cena, która gdzieś tam jest do zapłacenia, generalnie nie ma nic wspólnego z olbrzymią wartością, która się i wkładem w tą książkę, także no, powiem tak, że zapraszam naprawdę i tutaj się nie zastanawiać, czy warto tutaj. Wczoraj też przeliczyłem wszystkie nakłady, nie będę robić podsumowania, ale też jest to najdroższy produkt do stworzenia, możecie wierzyć bądź nie. To tyle. Jeszcze wchodząc w słowo, no jakby nie pozostaje nic innego, jak podziękować również tobie, bo przede wszystkim jesteś też redaktorem merytorycznym, który pomógł mi w tej książce. Przy okazji jesteś też takim motywatorem, który gdzieś tam cały czas, no może nie stał za mną, ale jakby podpowiadał, że no trzeba to ciągnąć, trzeba to robić, nie ma czasu na to, żeby pomyśleć, że nie damy rady. No i jakby też ten termin i ten kształt cały, który powstał, no jakby jest również dzięki tobie, za co ja ci również bardzo dziękuję, bo sądzę, że samemu tego bym nie dopiął, bo nie miałbym może takiej motywacji, albo też odkładałbym tą sprawę na jutro, tak? Tak bardzo często się robi pewne rzeczy, że biznes pierwszy, jakieś tam sprawy konkretne pierwsze, a właśnie tego typu rzeczy, które teoretycznie są jakąś realizacją trochę marzeń, trochę celów, bo myślę, że książka to też dla mnie wartość takiego pewnego pomnika, który będzie tak czy tak, prawda, bo szkolenie się odbywa, ktoś może pamiętać, nie pamiętać, książka jest. Jakby ja uważam, że tak samo jak te wszystkie statuetki za mną, które są na komodzie jako pamiątki z podróży zagranicznych, taką kolejną statuetką jest właśnie ta książka i za to ci, Paweł, dziękuję, że udało nam się to po prostu spiąć i zrobić. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję tutaj również wszystkim właśnie recenzentom, którzy nas wsparli, że znaleźli czas, żeby tą książkę przeczytać i zrecenzować. Wielkie dzięki. Postaramy się też tutaj odwdzięczyć. Także chciałbym teraz wyświetlić jeszcze stronę zakupową. No, poniżej wam wkleiłem link. Jeżeli ktoś jeszcze się nie zorientował, jak tą książkę znaleźć i gdzie można kupić, no to pozwolę sobie po prostu wyświetlić właśnie stronę zakupową książki. Wchodzicie generalnie, żeby ją kupić, na zakładkę sklep, książki. Akurat wybieracie właśnie po prawej poradnik dla deweloperów, odbudowy bliźniaka, pobudowę bloków. Możecie tutaj, już się przeskoczyło, możecie tutaj jakby zweryfikować sobie spis treści, co się w książce znajduje. Możecie też pobrać bezpłatny rozdział, zarówno w formie e-booka, jak i audiobooka, żeby stwierdzić, czy to jest jakby dla was. Macie recenzję tutaj właśnie wszystkich naszych recenzentów. Na dole macie opcję zakupu od razu w tak naprawdę trzech wariantach. No i powiem, też jest różnica taka co do premiery tutaj książki, którą z Michałem Rosiakiem pisaliśmy. Mianowicie ta książka od razu jest w twardej oprawie, nie jest w miękkiej, tak jak to było na naszej przedsprzedaży. Od razu jest to książka szyta, porządnie wykonana, po prostu te doświadczenie z poprzedniej książki pozwoliło nam już zrobić to od razu porządnie i tak, żeby ta książka po prostu naprawdę długo była w formie, tak bym to ujął. Generalnie przez tydzień trwa właśnie przedsprzedaż i tą książkę, różne pakiety można nabyć z 20%
rabatem. Natomiast też tutaj powiem tak, jeżeli ktoś by chciał dodatkowe 30% rabatu, to jest opcja przystąpienia do klubu dewelopera i wtedy po prostu te dwa rabaty się sumują, czyli dają łącznie 50%. I też z uwagi na tą premierę wyjątkowo przygotowaliśmy tutaj, tylko wyłączę, przygotowaliśmy kod rabatowy dla 10 osób, które daje zniżkę na przystąpienie do klubu dewelopera w wysokości 2500 zł. Dla 10 osób przez tydzień jest taka opcja, żeby przystąpić, czyli możecie zrobić w ten sposób, że przystępujecie do klubu, nabywacie książkę z 50% rabatem. Również członkostwo w klubie, możecie wszystkie korzyści na temat członkostwa przeczytać na stronie właśnie deweloper w zakładce klub dewelopera i też wtedy macie na wszystkie nasze szkolenia online, Radka, i nie tylko na warsztaty, macie 30% rabatu, generalnie macie wtedy rabat na wszystkie nasze produkty. I ostatnia istotna informacja, że wszystkie osoby, które tak naprawdę właśnie nabędą warsztaty, bo najbliższa edycja warsztatów Radka jest w maju, tutaj jest to w Warszawie, 13-15 maja, Radek robi też warsztaty, wszystkie osoby, które w ciągu tego tygodnia zamówią ewentualnie warsztaty, to też wyślemy im książkę po prostu już w gratisie, w prezencie, na koszt rachunku. Żeby się przygotować na warsztaty. Żeby się przygotować. Tak. Czekaj, jeszcze kilka powinno być z autografem i dedykacją, nie? Jak już tak wystawiamy, to wystawmy od razu z podpisami. To w automacie. Oni już drukowali z podpisami moimi, wiesz? To no to okej. Okay. Znaczy powiem tak, żeby mieć autograf, trzeba się wybrać na event na żywo, czy to na klub dewelopera, czy na warsztaty, i Radek podał chyba z 10 terminów w ciągu od najbliższego półtora miesiąca, gdzie można go spotkać. Powiem wam tak, no magazyn mamy w Olsztynie, Radek jest z Katowic i generalnie no z uwagi na to po prostu zapraszam do zakupu i spotkania się z Radkiem na jednym z, właśnie z takich wydarzeń jak klub dewelopera, warsztaty. Jest tych wydarzeń naprawdę w najbliższym czasie bardzo, ale to bardzo dużo. Radku, co byś tutaj... I to wchodząc w słowo, będzie szybciej spotkać się ze mną na którymś z eventów, gdzie poprzez kod QR będzie można kupić książkę, odebrać osobiście właśnie z autografem, niż czekać, aż osoby z magazynu w Olsztynie nauczą się mojego podpisu, bo trenują już od miesiąca i nie wychodzi. To jest druga sprawa. Tylko wysyłają co chwilę zdjęcia, prawda, do mnie messengerem i mówię, to jeszcze nie jest to, ale w sumie wolę, żeby się nie uczyli. Także lepiej na żywo. Tak, jeszcze są bilety właśnie tutaj 22 jest spotkanie we Wrocławiu klubu dewelopera, też znajdziecie informacje na stronie dewelopuj.pl, jeszcze są bilety na to wydarzenie i na tym wydarzeniu też Radek będzie miał pulę książek ewentualnie przy sobie, jutro do niego dojdzie wysyłka na 50 sztuk, które właśnie na to wydarzenie są zarezerwowane, więc będzie klub dewelopera połączony tutaj z wieczorem autorskim. Tak. Czyli tak jak pisze Wojtek, skóra zjawia się na spotkaniu i oczekuje na autograf. Dokładnie. Oczywiście. Dokładnie. To może tak, słuchajcie, promocji multum, nie sposób wszystkie zapamiętać, pewnie może jeszcze raz powtórzymy, ale tak, żeby było to chociaż trochę merytoryczne, nie tylko spotkanie o tym, jaka super jest książka, to może powiedzcie w dwóch słowach, jak w trakcie tych ostatnich tygodni zaobserwowaliście jakby te zmiany na rynku nieruchomości, żeby nasi słuchacze chociaż trochę mieli coś dla siebie, oprócz tego, że tych promocji książka jest świetna. Może zacznę od siebie, powiem tak, no tak, bo każdy może coś powie, tak? Ja coś powiem. Coś mądrego. Powiem wam tak, sytuacja, która się dzisiaj dzieje, dla mnie tak króciutko, jest bardzo analogiczna w stosunku do sytuacji, która miała miejsce dokładnie 2 lata temu. Czyli był taki moment, i to były te pierwsze 2 tygodnie, 3 tygodnie wojny, gdzie no wszyscy, prawda, przeglądali oferty zakupu nieruchomości za granicą, żeby uciekać z Polski.
etc., etc. Podobnie jak zakładanie maseczek, rękawiczek i psykanie się płynem do dezynfekcji od stóp. Wiadomo, stres, wielka tragedia i tak dalej, ale zobaczcie, co się wydarzyło po już 40 czy 40 paru dniach od tego pierwszego ataku, który miał miejsce. Zdarzyło się dokładnie to samo, co po 40 dniach od momentu ogłoszenia pandemii w Polsce. Czyli analogicznie przez ten okres nic się nie działo, ludzie byli w stresie, w panice, w jakiejś tam dziwnej sytuacji, w ogóle z myślami, o których na co dzień w ogóle nie myśleli. Czyli oczywiście nie kupujemy, nie wynajmujemy, uciekamy, w ogóle świat się skończy i wszystko. Dzisiaj dokładnie jest tak samo, powiem wam szczerze, od tygodnia bardzo ogromny wzrost zainteresowania nieruchomościami, najmem, zakupem oczywiście deweloperki, zakupem rynku wtórnego. Ogromny wzrost cen w ciągu paru tygodni. To mogę powiedzieć, co się dzieje na moim podwórku. A jak u was? To może od Macieja teraz, w drugą stronę. No, teraz idziemy tutaj. Polecimy po kolei. Dobrze, zdążę do 21, reszta w TVN24 o 21. Generalnie rynek jest bardzo dynamiczny, naprawdę. My mamy problem teraz, bo rozpoczynamy kolejny etap budowy dwóch dużych budynków, w sumie tam 120 mieszkań. Mamy problem z kontraktowaniem. Bardzo długie terminy na dostawę wszelkich materiałów. Ze stalą jest problem. Wszystko jest dostępne tak naprawdę, tylko trzeba chwilę poczekać i jest bardzo drogie. I mam kolejny raz w ciągu ostatniego roku taką sytuację, że nie mogę rozpocząć sprzedaży w momencie, kiedy już mam pozwolenie na budowę, tylko muszę czekać, aż zakontraktuję przynajmniej 70-75% całego budynku. To jest o tyle ciekawe, że no, my się finansujemy z własnych środków, nie posiłkujemy się żadnym kredytem, ale powiem wam szczerze, że to generuje bardzo dużo ekwilibrystyki zakupowej i trzeba naprawdę bardzo mocno negocjować i skupować to, co jest, bo jest cały czas nagonka, że będzie za chwilę drożej i drożej. To powoduje też, że ja nie wiem, za ile wybuduję budynek. My nie działamy na generalnym, tylko jesteśmy na podwykonawcach, mamy kierowników budowy. Dlatego z tym też udaje nam się trochę obniżyć koszty produkcji, ale ja nie wiem, za ile będę sprzedawał mieszkania za niecałe pół roku, kiedy dopiero teraz kontraktuję. To jest bardzo trudne, bo materiały są, tylko że one są bardzo drogie. Było chwilę zachwianie łańcuchów dostaw związanych ze stalą, ponieważ Charków był jednym z większych producentów stali na Europę, się szacuje, że około to było 25% importu, który wkładał do Polski. No i to powodowało pewne opóźnienia i właśnie te fluktuacje cenowe. Teraz mamy sytuację taką, że generalnie wszystko jest. Steropian też różnie, z pustakami ostatnio zawirowania, reglamentowany cement, nie chcieli nam sprzedawać więcej niż ileś tam ton, trzeba było sobie to wyrywać z ręki, ale generalnie wszystko jest, tylko że wszystko jest bardzo drogie. Ja się boję jednego momentu, kiedy ta granica bólu, ten punkt siły nabywczej zostanie już po prostu tak nisko zakotwiczony, że mimo schodzenia z marży przy dużych kosztach produkcji będzie trudno sprzedać nowe mieszkania bez pomocy finansowania zewnętrznego, takiego jak kredyty hipoteczne. Zdolność kredytowa spadła diametralnie. U mnie codziennie w biurze siedzi doradca finansowy. My na różnych modelach sobie przygotowujemy estymacje związane ze zdolnością kredytową i ona praktycznie z tygodnia na tydzień spada i jest coraz trudniejsza do uzyskania, a banki, które dzwonią, proponują bezpośrednią współpracę, cały czas zaostrzają kryteria, także boję się, że ten popyt będzie po prostu przez to ograniczony i będzie nagonka na deweloperów, aby obniżali ceny, no bo przecież to jest najprostszy sposób, żeby grać ceną i sprzedawać jak najwięcej. Zobaczcie, że dzisiaj na Business Insiderze pokazał się nowy raport kwartalny mówiący o sprzedaży wśród największych deweloperów. Tam się wymienia Dom Development, Atal. Spadek o 35-40% rok do roku, gdzie wiadomo, pierwsze kwartały zawsze są słabe, ale nie aż w takim wolumenie i wszyscy deweloperzy, z którymi rozmawiamy w ostatnim czasie, mówią, że właśnie ten spadek jest duży, bo się wstrzymało finansowanie. Pytanie, co będzie dalej, bo gotówkowcy znowu będą próbowali wymuszać na deweloperach spektakularne akcje sprzedażowe, tylko że ja w tym pewnym momencie nie będzie mi się opłacało prowadzić tego biznesu, dlatego że to będzie tak niska marża przy tak dużym ryzyku,
gdzie jeszcze dochodzą do tego gwarancje, rękojmie wieloletnie i zmieniające się otoczenie legislacyjne, gdzie to po prostu nie będzie miało sensu. No pytanie, co wtedy, kiedy będzie zapotrzebowanie duże. Dlatego ja bym tutaj był za tym, aby jakieś, nie wiem, wprowadzić lobby i tych jastrzębi z Rady Polityki Pieniężnej po prostu wystrzelać i wprowadzić osoby kompetentne, bo ograniczanie popytu poprzez podnoszenie stóp procentowych jest tylko ad hocowe. To daje więcej szkody niż pożytku i tak naprawdę napycha się pieniądze tylko i wyłącznie bankom, które rozdają karty już teraz. I to jest głupia polityka, bo analogiczne Czechy też podniosły stopy procentowe, tylko że zapowiedzieli, kiedy te stopy procentowe zostaną podniesione i o ile. I korona się umocniła, a w Polsce jest tylko i wyłącznie dodruk pieniądza i degradacja złodówki i ratowanie jej właśnie stopami procentowymi, dlatego że są osoby niekompetentne na stanowiskach wysokobankowych. No, bank centralny z panem Glapińskim wprost mówiąc jest po prostu żenujący i taka polityka na długą metę tylko spowoduje wielkie szkody w gospodarce i trzeba o tym mówić głośno. Ja się tego nie boję, mówię to z imienia i nazwiska, bo mam z tym duży problem, dlatego że to ogranicza mój biznes i to bardzo mocno, ograniczając finansowanie i popyt na produkt, który próbuję wytworzyć. A ja go wytwarzam w jak najlepszej jakości po to, żeby można było spełniać oczekiwania osób młodych, które chcą mieszkać w normalnych warunkach. A to ogranicza ich możliwości i brakuje i spada dostępność mieszkaniowa przez to. Także sytuacja jest naprawdę krytyczna. To jest na razie takie wahanie pomiędzy. Część ludzi jeszcze stać, część ma gotówkę, część ma większy wkład własny, ale jak stopy będą rosły w górę, naprawdę możemy się borykać w tym roku z tym, że będzie stagnacja sprzedażowa, a rynek wtórny zacznie mocno performować, bo tam jest inna intencja sprzedażowa. Tam Kowalski może zejść z ceny, bo sprzedaje mieszkanie, które miał w kieszeni przez kilka czy kilkanaście lat i jego koszty produkcji nie interesują. On może grać ceną w każdej chwili. Dlatego tam się przeniesie, może przenieść sporo transakcji i tego się obawiam. Może będzie inaczej, to są predykcje, tego nie wiemy, ale trzeba na ten temat bardzo dużo rozmawiać i też świadomie podchodzić do tematu. To jest jednak nasz biznes, z tego żyjemy i trzeba go bronić. Takie jest moje zdanie. Maciej, warto było przyjść dzisiaj na dzisiejszy webinar. Ja ci bardzo dziękuję. Tak, jeżeli ja mogę tutaj płynnie przejść, to uważam, że Maciej był tutaj, powinien na końcu wystąpić, ponieważ wyczerpał temat doszczętnie. Ja mogę tylko powiedzieć, że zgadzam się tutaj, podpisuję się pod tym, co Maciek powiedział w 100%. O czym Maciek nie powiedział, może w jaki sposób planować kolejne inwestycje, w jakim kierunku tutaj zmierzać. Uważam, że no, te metraże teraz powinny być w szczególności przemyślane, niewielkie i jeszcze większy nacisk tutaj powinno się kłaść na lokalizację. Funkcjonalność, jak największa funkcjonalność przy jak najmniejszym metrażu, żeby jednak te tutaj potrzeby tych naszych klientów spełniać. To nie jest czas na jakieś ciągotki architektoniczne, także optymalizacja, jeszcze raz optymalizacja, tak aby te koszty budowy tutaj nie windowały zbyt wysoko. Ale jednak szukanie klienta tutaj inwestycyjnego, budowa mieszkań, niedużych jednostek mieszkaniowych, czy to miało być mieszkanie w budynkach wielorodzinnych, czy lokale w budynkach jednorodzinnych, dobry bufor finansowy, dobry backup, który nie będzie nas tutaj przymuszał do sprzedawania się szybkiego. Tak jak właśnie Maciek powiedział, dopóki nie mamy zakontraktowanych tutaj cen na większość zakresów i to są gdzieś takie moje tutaj porady na najbliższy czas. Spokojnie, powoli, chłodno liczyć, projektować małe jednostki, jeszcze bardziej uważać na lokalizację i zabezpieczać się finansowo. Dzięki wielkie, Michał. Marku, jaką ty masz radę dla naszych tutaj widzów? No ja bym się odniósł do tego, co Maćku powiedziałeś przed chwilą, bo pozwolę sobie zauważyć, że mamy jednak niemalże szalejącą inflację w tym momencie. Mamy luty, marzec, rok do roku, mamy inflację rzędu 10,9%, a więc prawie 11%. I mam takie poczucie, że trudno, żeby jednak stopy procentowe nie szły w górę przy takiej inflacji, a przy szalejącej wojnie na wschodzie, no niestety wygląda na to, że inflacja będzie tylko rosła. Także
Także ten wzrost cen surowców, mówimy o stali, drewnie, węglu, izolacji, płyty OSB, styropian, aluminium i tak dalej, to wszystko, jak wiecie lepiej ode mnie, idzie w górę po prostu jak zwariowane. Gigantyczny wzrost kosztów budowy po 20-30% pracowników budowlanych, przypomnę kochani, wyjechało do Ukrainy bronić swojego kraju przed tym psychopatą, totalnym psycholem i potworem. W związku z czym no, mniejsza liczba pracowników to niestety większe koszty i dłuższe terminy budów, jak wiemy. Także tutaj nie ma jakby recepty takiej o, bingo. Natomiast no, dobra wiadomość jest taka, że mamy potężny rynek, kochani. Mamy w Polsce około 15 milionów mieszkań, a 2,5 miliona z nich jest objętych hipoteką, czyli jest potężna, że tak powiem, liczba hipotekowanych mieszkań, oczywiście nieruchomości lokalowych. I musimy pamiętać o tym, że w Polsce udzielanych jest średnio około 200 tysięcy kredytów hipotecznych rocznie, z czego mniej więcej, badania pokazują, że mniej więcej jedna co 20 osoba nie jest w stanie w pewnym momencie spłacania tego kredytu, no ma problemy ze spłacaniem go. W związku z czym nie trudno obliczyć, że tak jak powiedziałem, z tej liczby średnio 200 tysięcy kredytów, około 10 tysięcy robi się takich, że mieszkania muszą iść pod przysłowiowy młotek, czyli muszą wejść na rynek do sprzedaży. Natomiast dla deweloperów mam dobrą wiadomość taką, że rynek będzie, dlatego że w ostatnich, moi drodzy, no 5-6 tygodniach wjechało do Polski 2,5 miliona uciekinierów z tej biednej, nękanej wojną Ukrainy. Część z nich z pewnością zostanie w Polsce dłużej. Niewątpliwie część z nich są to ludzie dobrze sytuowani i dzięki Bogu i będą inwestowali w polski rynek nieruchomości. Także nie tylko nasi rodacy będą kupowali od was, od nas nieruchomości nowo wybudowane, ale również nasi przyjaciele uciekinierzy z Ukrainy. Także tak to widzę. Natomiast sytuację oczywiście mamy trudną, moi drodzy. Pragnę sobie tylko przypomnieć, że w samym roku 2020 Ukraińcy kupili w Polsce 2600 mieszkań. To było 2 lata temu na początku COVID-u, także można powiedzieć, że nic szczególnego się nie działo, co w tej chwili obserwujemy. Natomiast jestem w 100% pewien, zresztą wy na pewno też, że będą kupowali o wiele więcej niż 2600 mieszkań rocznie. Będą kupowali wiele tysięcy mieszkań. I tak to wygląda, kochani. Także z tych 2,5 miliona Ukraińców, którzy wjechali do Polski w ostatnim miesiącu, półtora, bo to 24 lutego się ten horror zaczął, no przypuszczam, że około 1,5 miliona mamy, oczywiście są naszymi gośćmi tutaj w kraju. Pewnie około miliona wyjechało dalej do Niemiec, do Niemiec na, bardziej na południe Polski. No, sytuacja jest oczywiście trudna, ale tak jak Paweł Górski bardzo ładnie powiedziałeś któregoś dnia i zresztą dzisiaj to zostało też powtórzone chyba przez ciebie, Radku, że działajmy, po prostu działajmy, dawajmy użyteczność rynkowi, ludziom, bo działając, pracując, sprzedając nasze produkty, wytwór naszej ciężkiej, mądrej pracy, możemy innym pomóc, bo po prostu mamy na to środki. Także uważam, że kochani, działajmy. Chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że zresztą to są twoje, Radku, słowa, że najlepszym narzędziem do wspinaczki tak naprawdę jest wiedza, wymiana doświadczeń i wsparcie specjalistów, a więc nie tylko ta książeczka, ale również ta książka Radka, o której dzisiaj mówimy, może wam pomóc. I chcę wam powiedzieć, że w Australii, w moim takim drugim kraju, mówi się, że the more you learn, the more you earn. Czym więcej się nauczysz, tym więcej będziesz zarabiał. Jest też taka anegdota, jak to dwóch przedsiębiorców, kolegów spotkało się, tak jak ty, na przykład ty, Pawle, i ty, Radku, spotkało się na ulicy i ten jeden mówi, ty wiesz, ja to swoich ludzi wysyłam na warsztaty szkoleniowe, żeby się uczyli, żeby byli coraz lepsi. A ten drugi mówi, no ty, ale co to będzie, jak ich wyszkolisz, a oni odejdą? A ten mówi, słuchaj, a co to będzie, jak ich nie wyszkolę i zostaną? Także na takie pytanie powinniśmy sobie odpowiedzieć, w związku z czym
uważam, że każdy z nas, nie tylko z nas tutaj obecnych teraz, ale również słuchających, powinien nie tylko kupić i przeczytać, ale przestudiować książkę Radka i oczywiście zostań deweloperem. Twoją, Michale, i twoją, Pawle, książkę, którą polecam z całego serca, bo uważam, że warto, a w dodatku to się jeszcze bardzo, bardzo opłaci. Dziękuję. Dzięki, Marku. Marta, teraz oddajemy głos tobie. Dzięki, dzięki. No, ja tutaj się absolutnie z panem Markiem muszę zgodzić, że też jak nie jestem zbyt optymistycznie nastawiona co do kwestii spadku stóp procentowych, biorąc pod uwagę inflację, z pewnością one będą rosły i to jest normalne i naturalne zjawisko. Natomiast patrzę sobie na to wszystko dosyć jeszcze z takim lekkim dystansem i dosyć szeroko staram się spojrzeć na cały rynek, bo nie zapominajmy, że też rynek nieruchomości stymuluje bardzo mocno rynek najmu, który teraz w tej chwili ogromnie się ruszył. I z jednej strony faktycznie, tak to prawda, może być tak, jak powiedział Maciej, że ruszy rynek wtórny, bo po pierwsze część ludzi nie będzie w stanie spłacać swoich kredytów ze względu na te stopy procentowe. Natomiast z drugiej strony jesteśmy dzisiaj w takim miejscu gospodarczym, gdzie jednak ciągle ludzie mają nadwyżki finansowe i część osób moim zdaniem będzie szukać tych okazji, żeby móc inwestować dalej w najem. I teraz jeżeli mówimy o rynku deweloperskim, no to myślę, że tutaj ktoś zapytał, Patryk pyta o zabudowę jednorodzinną czy wielorodzinną, tak jak tutaj wspomnieli Michał i Radek, chyba też to o tym mówiłeś, że mniejsze jednostki pewnie będą zdecydowanie bardziej bezpieczne, żeby teraz budować ze względu właśnie na obcięte zdolności kredytowe. Ale też chociażby biorąc pod uwagę to, że faktycznie rusza się ten rynek najmu i być może właśnie osoby, które mają te nadwyżki finansowe, będą chciały inwestować w tego typu lokale, a wiadomo, że te mniejsze lokale się zdecydowanie też lepiej wynajmują, przynajmniej do tej pory zawsze tak było, więc pewnie będzie większe zainteresowanie tą jednostką, taką mniejszą. I tak sobie myślę, że my akurat jesteśmy naprawdę w takiej bardzo dobrej branży i możemy mieć, mam na myśli tutaj my deweloperzy, ale wszystkie osoby, które przymierzają się do budowania, czy inwestowania, czy w jakikolwiek sposób obracania nieruchomościami, bo faktycznie budowa i tworzenie no, miejsc lokalowych, jakichś powierzchni lokalnych, mieszkalnych, jest to taka branża, która stymuluje tak naprawdę całą gospodarkę. I tutaj poruszamy tak naprawdę ogromny łańcuch przeróżnych branż po kolei. Bo to jest nie tylko kwestia budowy jakichś tam stali, pustaków, styropianu, płyty USB i tak dalej, ale potem są kwestie wszystkie wykończeniowe, urządzenia, meble, zabudowy i tego typu rzeczy, bo to wszystko, że tak powiem, rusza, to naprawdę niesamowicie stymuluje gospodarkę. Więc ja mam nadzieję, że my deweloperzy się nie wystraszymy tej sytuacji i mam nadzieję, że my deweloperzy nadal będziemy budować, przemyślimy nasze strategie, dobierzemy produkty do obecnej sytuacji, ale się nie zatrzymamy, bo zatrzymanie budów naprawdę bardzo negatywnie wpłynie w ogóle na całą naszą gospodarkę, a tego byśmy pewnie wszyscy nie chcieli. Dzięki wielkie, Marta. Ela, oddaję tobie głos. Słuchajcie, no moi przedmówcy już myślę, że biznesowo dosyć mocno temat wyczerpali, dlatego ja bym chciała wam dzisiaj powiedzieć kilka słów, jak to wygląda z punktu widzenia mojego takiego prawniczego biurka. Dlatego, że zawsze kiedy na rynku dzieją się jakieś zmiany, to jednak no, ma to bezpośredni wpływ również właśnie no, na rynek nieruchomości, na transakcje. I ludzie reagują bardzo dziwnie i tak samo było, kiedy zaczęła się pandemia. Później kolejna taka akcja to była, kiedy wszedł Nowy Ład. No i teraz mamy sytuację związaną z wojną. I nastroje są bardzo różne. I tak, niestety wielokrotnie ludzie reagują panicznie. Do mnie wpływa wiele zapytań wówczas, na przykład ludzie chcą odstępować od umów, przerazili się na przykład tym, że wzrosną opłaty z tytułu no, jakby zaciągniętych
tych kredytów. W związku z tym, kiedy mieli na przykład umowy rezerwacyjne, umowy przedwstępne, to natychmiast pojawił się szereg spraw, gdzie ludzie dzwonili z zapytaniami, jak się, że tak powiem, wyplątać z tego. Ja tutaj od razu chciałabym powiedzieć, że naprawdę spokojnie, tak podobnie jak wszyscy mówili, że będzie jakaś ogromna korekta na rynku spowodowana pandemią, że ceny spadną, że nasz rynek nieruchomości to w ogóle, no tam wszyscy zaliczą plajty. Później kolejna taka sytuacja była przy Nowym Ładzie i teraz jest bardzo podobnie. Naprawdę ten rynek jednak pokazał nam już wielokrotnie, że nawet jeśli są korekty, to one są niewielkie, ale jednak ten rynek jest ciągle stabilny. Natomiast to, co ja widzę, rzeczywiście mega ruszył najem i tutaj widzę ogromny potencjał, jeśli chodzi o rynek pierwotny. Wiele zapytań moich klientów, którzy mają kapitał i chcą być rentierami i inwestują zarówno w rynek pierwotny, jak i wtórny. Dlatego tutaj te mieszkania w dobrych lokalizacjach, dobrze skomunikowane gdzieś z uczelniami i tak dalej pod względem no rentierki, ja uważam, że tutaj korekty cenowej absolutnie nie będzie i ten rynek będzie trzymał się nieźle. Natomiast co więcej jeszcze chciałam powiedzieć. Wiele osób, wielu moich absolwentów, bo też jestem szkoleniowcem, już zgłasza się z zapytaniami, w jaki sposób dokonywać transakcji sprzedaży nieruchomości dla cudzoziemców. Także tutaj też, tak jak Marek zauważył, ogromny potencjał, Ukraińcy to są ludzie też z kapitałem, to są ludzie, którzy będą musieli gdzieś mieszkać i jak najbardziej tutaj uważam, że ten rynek też będzie jak najbardziej chłodny. Natomiast jeśli chodzi o problemy, to z czym borykają się deweloperzy? Rzeczywiście brak pracowników. Wyjechali pracownicy i rzeczywiście pewne kłopoty, pewne obsuwy już zaczęły się, dlatego że no, krótko mówiąc, nie ma kim robić. Także no tutaj też, tak jak nam w książce Radka, możemy też szereg rad poczytać, właśnie jak podejść do tego tematu, jak właśnie redagować dokumenty na etapie jakby planowania tego całego przedsięwzięcia deweloperskiego, to tutaj, jeżeli no mamy dobrze skonstruowane umowy, no to jak najbardziej no tutaj nie dostaniemy gdzieś tam, prawda, pstryczka w nos, jak to się mówi, bo jednak no też wielokrotnie te kary umowne są tak wysokie, że gdzieś tam no możemy to odczuć. No niemniej jednak ja jestem spokojna, ja zawsze moich klientów uspokajam, nie nerwowe ruchy, aczkolwiek rzeczywiście no należy się spodziewać tego, że troszkę się nam ten sektor nieruchomości zmieni. Dzięki wielkie, Ela. Oddaję głos Dorocie. No ja przy swoich projektach deweloperskich staram się wypośrodkować, czyli tak jak Patryku pytałeś, mam i mieszkaniówkę i mam domki, tylko domki w tym momencie w wersji luksusowej, ponieważ takich mam klientów, którzy szukają prywatnych osiedli, kameralnych i zmieniam troszeczkę tutaj po prostu podejście do rynku, nie jest to już taka sztampa kopiuj wklej biała lekka mokra, tylko idę w poziom wyżej i dostosowuję produkty do klientów, którzy oczekują czegoś więcej. I faktycznie widzę, że mam na to zapytania. Tak jak mówiła Elżbieta, coraz więcej osób z Ukrainy chce nabywać u nas nieruchomości. Obecnie jest to od 25 do 35% sprzedaży, jeśli chodzi na rynek wrocławski. Staramy się do tego dostosować. Prowadzimy szkolenia w ramach czy to akademii dla deweloperów, czy porad indywidualnych, w jaki sposób mogą nabywać te nieruchomości. I szkolimy też biura pośrednictwa deweloperów, na jakich przepisach mogą się powoływać, tutaj chodzi o udziały w drogach, w jaki sposób może taka osoba nabyć tą nieruchomość. I dla mnie to jest no, wielka pula klientów tak naprawdę do przejęcia, która obecnie jest niezagospodarowana, ponieważ sami nie mają świadomości, w jaki sposób mogą kupić, a niejednokrotnie deweloperzy nie wiedzą, co im mogą sprzedać. Czyli dojście do tych klientów uważam, że uratuje nasz rynek i też jestem spokojna o to. No spodziewaliśmy się, że będzie zawierucha na rynku, jest nowa ustawa deweloperska, nowe MPZP wchodzi,
warunki techniczne, więc dużo rzeczy się zmienia na tym rynku w tym roku, więc może nas uratować spokój i odpowiednie po prostu podejście do tematu i dostosowania się do tego. Będzie dobrze. Dzięki, Dorota. Ja tak myślę, że może warto dodać i warto o tym pamiętać, że naprawdę mieszkanie jest dobrem pierwszej potrzeby i my wszyscy będziemy potrzebowali gdzieś mieszkać i te osoby, które do nas napłynęły, no zdecydowanie gdzieś będą musiały tą swoją potrzebę zrealizować. Także wydaje mi się, że to jest takie też trochę tak jak ty, Radku, mówiłeś, że chwilowe, może nie 40 dni, może trochę dłużej będzie to trwało, bo jeszcze na to się nakładają kilka innych czynników takich gospodarczych pod tytułem właśnie inflacja i te stopy i tak dalej. Ale w pewnym momencie, jak prześpimy, to nie będziemy gotowi z wystarczającą ilością produktów, na którą będzie ogromne zapotrzebowanie, bo ci ludzie gdzieś muszą mieszkać, po prostu najzwyczajniej w świecie. No teraz jest czas na inwestycje, zakup gruntów, przygotowanie projektów, żeby można było wystartować w tym, tak najbardziej. Moi drodzy, ja jeszcze pozwolę sobie tutaj dopowiedzieć swój komentarz. Dziękuję wam za wszystkie wasze. Ja powiem tak, że w deweloperce jestem 3,5 roku i powiem szczerze, no przynajmniej tak od 2 lat, jakby ktoś chciał wejść w tą branżę, to ciężko byłoby mówić, który moment był idealny, bo jakby nie ma takiej sytuacji rynkowej, że wszystkie wskaźniki wskazują na to, że warto bądź nie warto, tak? Dzisiaj tutaj się mierzą dwie siły. Z jednej strony siły, powiedziałbym, negatywne związane z tą inflacją, tak, z Polskim Ładem, składkami dodatkowymi zdrowotnymi, jakby jest ceny paliwa, ceny materiałów, inflacja, tak, z drugiej strony mamy siły te pozytywne ciągnące gospodarkę w górę związane właśnie z tym napływem 2,5 miliona osób i też oprócz takich ruchów, że czy oni będą kupować, może być sytuacja taka, Polacy wynajmą im swoje mieszkania, sami przejdą na większe, po prostu ten rynek najmu na pewno napędzi rynek ogólnie, cały rynek nieruchomości. Powiem tak, że tutaj ktoś kiedyś napisał taką mądrą rzecz, że przetrwają w ogóle te organizacje na świecie, które się najszybciej uczą. Dzisiaj sobie nie przypomnę, kto to napisał, ale prawda jest taka, że my właśnie jako deweloperzy dzisiaj musimy cały czas się uczyć nowych warunków gry, tak? I przyjmować jakby nowe strategie na te warunki, które dostrzegamy i po prostu dzisiaj, jeżeli ktoś właśnie dopasuje produkt do zdolności kredytowej, tak, czyli właśnie to, co rozmawialiśmy, zmniejszenie wielkości lokali i oprócz tego, że można to robić na zabudowie wielorodzinnej, no to też przy zabudowie jednorodzinnej też możemy budować budynki dwulokalowe i ja też na przykład na jednej inwestycji gdzieś tam robiłem przymiarki na projekt domy z garażami 100 metrów, dzisiaj jakby zastanawiam się nad tym, żeby robić mieszkania góra-dół po 50-60 metrów, tak? Można w różne i w jednej i drugiej zabudowie wybrnąć z tej sytuacji, bo dzisiaj mamy czasy, jakby deweloperzy będą budować to, co będą mogli sprzedać, tak? Zwyczajnie, żeby to się spinało biznesowo. I dzisiaj deweloperka jest też taką pewną sztuką, bo sytuacji z rosnącymi kosztami nie zmienimy. Zdolności kredytowej nie zmienimy ludziom, a sztuką jest wybrać taki metraż lokali, który daje nam pewną marżę i pewną cenę za metr, tak? Zamiast budować lokale 100-metrowe, nie wiem, za 5000 zł za metr, no to będziemy budować dwa lokale 50-metrowe za 6,5 czy 7 tysięcy za metr. Bo po prostu łatwiej będzie, mając niepewność kosztów, po prostu dorzucić do lokalu 50-metrowego 1000 zł na metrze niż do 100-metrowego, tak? Także to jest kwestia dzisiaj dostosowania się do nowych warunków gry i ich po prostu uwzględnienia i myślę, że to, co nam pozostaje, no to uczyć się, szkolić, spotykać, rozmawiać, zdobywać kontakty, budować własne tutaj jakby sieci właśnie, no i no powiem tak, gdzieś korzystać z różnych rodzajów właśnie dźwigni kontaktów, dźwigni wiedzy, dźwigni doświadczenia innych osób. Ta branża się mocno profesjonalizuje, jest coraz bardziej wymagająca z roku na rok, natomiast cały czas jest tu miejsce na ogromne jakby no,
ze zarobki, zyski, możliwości, tylko trzeba bardzo twardo stąpać po ziemi i nie robić tego na zasadzie będę uczyć się na swoich błędach, tylko już ktoś to wymyślił, opisał i zrobił i po prostu trzeba z tymi osobami gdzieś tam do nich dotrzeć, dowiedzieć się jak w różnych formach można dotrzeć, przez książki, szkolenia, spotkania. My też tutaj jeszcze słówko krótkie, pracujemy nad tym w tych niełatwych czasach z Markiem Stelmaszakiem, między innymi nad grupą zakupową w ramach Developuj, żeby można było te materiały budowlane kupować na korzystniejszych warunkach. Powinniśmy niebawem wystartować też, jeżeli chodzi o specjalne warunki na pompy ciepła w województwie pomorskim, powinniśmy też niebawem wystartować na specjalnych warunkach, jeżeli chodzi o materiały na stan surowy, jeżeli chodzi o mazowieckie. Będziemy was informować na pewno mailowo, w mailingu, jeżeli ktoś jest zapisany naszych newsletterów, to będzie wiedział, że jakie działania gdzieś tutaj się pojawią. Jestem przekonany, że no, w grupie siła i właśnie jednocząc się jesteśmy w stanie bardziej spokojnie te czasy no, przeżyć, o tak bym to powiedział. Kończę na tym moją przydługą wypowiedź. Radku, oddaję tobie głos. Proszę cię o podsumowanie i jakby tutaj finalizację naszego spotkania. No czekaj, jeszcze mieliśmy mu 100 lat zaśpiewać, były prośby. Nie, to już, nie, już było. Było. Nie mamy czasu, nie będziemy się godzinę wyrobić, słuchajcie. Już takie całkowite podsumowanie, jeszcze raz jakby z tego miejsca podziękuję wam wszystkim za to spotkanie, za to, że podzieliliście się tymi refleksjami do momentu, aż łezka się wokół zakręciła. To, że poświęciliście mnie swój czas i zaufali tak naprawdę poniekąd. To, że rekomendujecie to, co robię, jeszcze raz dziękuję. A tak w woli już całkowitego podsumowania, kończąc myślę całe spotkanie dzisiejsze, to o czym Paweł powiedział, to chyba nieprzypadkowo, bo to jest jedna z moich takich życiowych idei i tym, czym się kieruję tak na co dzień, że nigdy nie ma idealnego momentu, żeby coś zacząć robić, a z drugiej strony zawsze jest ten idealny moment, żeby zacząć coś robić, bo na przykładach wielu ludzi, którzy osiągnęli karierę czy sukces nie tylko w zawodzie nieruchomościowym, ale każdym innym, to nie mieli 18 lat, niektórzy mieli po 70 parę lat i osiągnęli ten sukces, który mogli osiągnąć 18-latkowie. To jest, nigdy nie ma tego idealnego momentu, żeby zacząć. I tak naprawdę zawsze jest ten idealny moment, żeby zacząć, więc mam nadzieję, że w ciągu najbliższych paru dni, jak już będziecie mieli w ręku tą książkę i otworzycie pierwszy rozdział, może to być dla was inspiracja i tak naprawdę pomysł na nowe życie. Być może będzie to poradnik, żeby to, co robicie, robić lepiej albo pewne rzeczy sobie po prostu podsumować, ale mam też nadzieję, że wiele osób jakby zmieni trochę światopogląd na całą deweloperkę i te nieruchomościowe rzeczy i może po prostu będzie osiągać ten sukces tak jak całe nasze grono i wielu innych. I tego wam najbardziej życzę, że potraktujcie tą książkę bardzo poważnie, bo być może to być wasza zmiana w życiu, która się właśnie dokonuje i to jest właśnie ten czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja powiem jeszcze o takich drobnych problemach, jak w każdym biznesie. Książka miała być wydrukowana na dzisiaj. Jutro wam pokażemy tą książkę, dojdzie do nas. I takich też wam życzę problemów w waszych projektach deweloperskich, że miałby się skończyć projekt dzisiaj, a skończy się jutro. Tak? Także spokojnego wieczoru dla wszystkich. Dzięki, że byliście z nami. Dziękuję wszystkim naszym gościom. Jesteśmy w kontakcie. Widzimy się też w offline, na żywo, na spotkaniach. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.